Witam Państwa serdecznie, zarówno tych, którzy przybyli tutaj osobiście, jak i tych, którzy są przed monitorami. Dzisiaj temat taki bardziej trochę z psychologii, właściwie nie wiem, bardziej dotyczy tematu tradera, może psychologii to jest zbyt wiele powiedziane, niż samego tradingu. Aczkolwiek moim zdaniem ma to ogromny wpływ na to, co się dzieje tradingu generalnie z nami w czasie, kiedy uprawiamy ten zawód, tak? Tak bym to w skrócie powiedział. I czym więcej lat tak naprawdę te lata mijają, to nabieram pewnego dystansu i spojrzenia na pewne aspekty tej pracy nieco innymi oczami, tak? I coraz więcej mówię o tych elementach wpływu, jak wpływa sam trading, jak wpływa samo granie na to, no jak my się zachowujemy, jak gramy, jakimi jesteśmy traderami czy inwestorami. Jesteśmy przyzwyczajeni, ja zresztą powtarzam to, że no, wiele osób chce usłyszeć parę słów o strategii, o tym, jak gram, jak w ogóle, jak się gra. Tych strategii jest mnóstwo tak naprawdę. To jest przykład jednego z quizów, który omawiałem i co możemy wyczytać na wolumenie. To jest czytanie rynku poprzez wolumen. Według mnie można się nauczyć czytania rynku. Oczywiście trzeba zawsze pamiętać, że rynek może wszystko i niekoniecznie to, co w tej chwili uważamy na rynku, ale wiele rzeczy na rynku można przeczytać i można przeczytać tendencje. Można, czytając wykres, uzyskać pewne przewagi co do zagrań. Ale to nie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Te slajdy pochodziły akurat z quizu, który był w szkoleniu, które jest dostępne w XTB. Także możecie zajrzeć, możecie te wykresy obejrzeć, możecie zobaczyć, co wtedy się stało i co wtedy mówiłem o tych wykresach. Celem naszego dzisiejszego spotkania nie jest nauka o tym, co rynek robi, jak pracuje, co się dzieje, ale celem naszego dzisiejszego spotkania jest uświadomienie Wam, szczególnie tym, którzy rozpoczynają zawód tradera. Bardziej tradera niż inwestora, to używam tego słowa, bo to dla tych, którzy tradują intraday, no, szybciej widać skutki, jak to wszystko, z czym spotykamy się, zaczyna na nas działać. Chciałem Wam uświadomić, że tradując, grając na rynku, często zapominamy o tym, że sposób, w jakim to robimy, czyli jak wygląda nasz trading plan, jak my się zachowujemy na rynku, na jakich interwałach gramy, ile czasu spędzamy na rynku, to ma wpływ na nasz trading w przyszłości. Tego się nie da wyzbyć, tak? Także musimy sobie zdawać z tego sprawę. Oczywiście fajnie mówić to z punktu widzenia czasu. Doskonale chyba zdaję sobie z tego sprawę, że do tych, którzy zaczynają, 20-parolatkowie, załóżmy, wchodzą w ten zawód i zaczynają tradować, to nic nie znaczy, tak? I jak ja zaczynałem mniej więcej w tym wieku, zaraz po studiach trading, to też nikt mi o tym nie powiedział i w ogóle zakładałem, że to, co się uczyłem, to, co te doświadczenia, które zdobywałem, one zawsze będą procentowały w przyszłości w ten sam sposób i to będzie szło do przodu, tak? Nigdy nie myślałem o tym, że nagle coś tutaj może zacząć się zmieniać w otoczeniu, niekoniecznie w otoczeniu giełdowym, rynkowym, ale w otoczeniu własnym, tak? Co może mieć zdecydowany wpływ na to, jak potem się zachowujemy w tradingu. Kiedy zwykle o tym pomyślisz, często jest już za późno. Ja pamiętam, jak jeszcze w trading roomie Bryce'a Gilmura spotkałem Erika, takiego Amerykanina, który próbował mi sugerować, że to, co robię, że granie na 5-minutówkach, a jeszcze schodzenie na 1-minutówki, to jest fajne i dobre, ale tylko na jakiś czas, potem za to grubo zapłacę. Patrzyłem na niego z lekkim lekceważeniem, w ogóle do mnie to nie docierało. To moje nasze dzisiaj spotkanie ma na celu, żeby Wam uświadomić, że
teraz z punktu widzenia jakiegoś czasu, który minął, mogę powiedzieć, że to ma znaczenie i patrząc historycznie na to, co się działo na rynkach i to, jak ja tradowałem, moje etapy, to zdecydowanie gdzieś tam potem się kumuluje i się odbija na nas, czyli na traderze. Właśnie celem naszego spotkania dzisiejszego jest próba przekazania wam właściwie doświadczeń, tak można tak powiedzieć, czegoś, czego nikt mi nie powiedział wcześniej, o czym nigdzie nie wyczytałem. Ale właśnie trochę pomówienie o podmiotowości tradera. Psychologia nie jest to dobre określenie. Myślę, że tutaj bardziej na miejscu byłyby określenia typu zarządzanie sobą. Ale zarządzanie emocjami to też nie jest dobre określenie, bardziej zarządzanie sobą. I mówiąc o tym, chciałem wam przypomnieć, ja to nazywam trójkąt tradera, trójkąt Prudena, że cały trading opiera się w zasadzie na trzech segmentach. Strategia, którą możemy sobie budować, czyli właśnie przysłowiowe, to co interesuje wszystkich najbardziej, czyli możemy tu się uśmiać, jakiego masz stocha, tak? Jaki wskaźnik generuje sygnał, co robisz. No, na bazie tego budujemy sobie strategię. Ja opieram tę strategię na analizie technicznej, głównie na wolumenie i geometrii. Tak? To są te elementy składowe, na podstawie którego buduję swój trading plan, szukam setupów, wzorców powtarzalnych. I to jest jedna sprawa, zbudowanie do tego strategii. Drugą rzeczą jest zarządzanie pieniędzmi i zarządzanie też tradem. I w zasadzie chciałem uprzedzić, że o tym, o tej części trochę pomówię na masterclassie, który będzie 18 października, na który serdecznie zapraszam. Będę chciał wam uświadomić, mówiąc chciałem pokazać zarządzanie pieniędzmi, także temu się poświęcimy dużo więcej na temat na masterclassie w połączeniu właśnie z pewnymi strategiami, tak, zachowań. Co mam na myśli? Jeżeli popatrzymy sobie, nawet zachowanie z wczorajszego dnia możecie popatrzeć, ale jeżeli popatrzymy sobie na sytuację taką, że jest jakiś ruch na rynku, akurat w dniu wczorajszym do dołu, tak? Zaczyna się ruch, my coś tam przewidujemy i zaczynamy wkładać pozycje. I powiedzmy, widzimy dużą czarną świecę spadającą i zaczynamy pozycję piramidować do pewnego momentu i okazuje się, że jak sobie możemy w sposób zarządzania, tak, możemy piramidować pozycję i dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że jesteśmy na DAX-ie czy na Dow Jonesie 200 punktów do przodu. Możemy to skeszować, dobrze zrobiliśmy, jesteśmy szczęśliwi, ale patrzymy, a tu po chwili, po 15:30 mamy stopa, przesuwamy za naszą piramidą, wylatujemy na zero. Efekt dnia, cały dzień roboty, byłem 200 punktów do przodu, jestem na zero. I teraz pada pytanie, jak ja się czuję? Właśnie. I to jest to, o czym będziemy mówili sobie, że my musimy sobie zdefiniować to, w jakiej sytuacji my, w jakim komforcie psychicznym jesteśmy w tej sytuacji. Gdybyśmy zamknęli w dniu wczorajszym tutaj, byśmy wzięli 200 punktów, to gdy rynek wrócił, byśmy byli zadowoleni i szczęśliwi. Ale czy na pewno byliśmy w stanie obiektywnie ocenić, że rynek w dniu wczorajszym skończy na 200 punktach, a nie dzięki tej piramidzie skończymy na 500 dzień. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że zamykacie przy tych 200, a rynek kończy na 500. Jak wy się czujecie? Też nie. Czyli nie ma dobrego wyjścia, tak? No właśnie. Na tym wygrywa rynek z nami. I tutaj właśnie jest całe clue, gdzie jest trader, gdzie jest jego umysł i jak on sobie z tym wszystkim poradzi, nawet nie jak sobie poradzi, tylko według mnie to wy musicie wybrać swoją drogę i
zadając sobie te pytania, jak się tu będę czuł, jak się będę czuł w tej sytuacji, obrać swoją drogę. Czyli jeżeli zamknąłem, to czuję się z tym dobrze, wyłączyłem komputer, skaszowałem dzień, odpoczywam. Zapominam o tym, to mnie nie interesuje. Jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, że wylatuję na zero, to znaczy, że moim celem jest to, wzięcie tego 2-3 razy w miesiącu i zrobienie profitu miesiąca. To jest kwestia do tego, jak podejdziemy. I tutaj na tym spotkaniu, na spotkaniu właśnie w październikowym, w masterclassie, ja będę mówił o dwóch podejściach do daytradingu. Poprzez dwa sposoby zarządzania pozycją. Poprzez piramidowanie i poprzez scaling out, zmniejszanie pozycji, krótko mówiąc. Kiedyś udzielałem wywiadu jednego z takich pierwszych chyba Komparikowi i mówiłem o tym właśnie, że ja akurat nie piramiduję, tylko zmniejszam pozycję po wejściu, tak? Czyli staram się precyzyjnie wejść i zmniejszam pozycję po wejściu, bo mi tak lepiej pasuje, tak? No ale ten temat będziemy rozwijali. Pamiętam, tą osobę bardzo to zdziwiło, że takie mam podejście do zarządzania, ale to sobie właśnie omówimy na masterclassie. Teraz wróćmy do tradera, czyli bardziej w dniu dzisiejszym zajmujemy się tą pozycją zarządzanie sobą, psychika i to, jak te wszystkie elementy wpływają na nas. Tutaj możemy się spierać, co ma większe znaczenie, mniejsze znaczenie. Ja powiem krótko, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z tradingiem, to strategia ma na niego największe znaczenie, bo on się musi nauczyć grać, zbudować sobie bazę do tego. Czym dalej podążamy, to dostrzegamy ewidentnie, że zarządzanie tutaj jest jednym z kluczy, tak? Potem zaczynamy myśleć o psychice, czyli co się z nami dzieje, jak reagujemy na takie sytuacje, musimy uporządkować siebie, tylko w zasadzie to jest na końcu zwykle. Na końcu i nie myślimy o tym, co się dzieje przez ten cały czas, który niestety nieuchronnie mija. U każdego brokera, praktycznie na rynku forexowym, ja wyszedłem z rynku regulowanego, giełdowego, także ja już długo byłem na rynkach, zanim pojawił się tak zwany forex i brokerzy forexowi. Jak patrzyłem, jak zaczynałem w ogóle, to też jest inna opowieść, dlaczego zacząłem szkolić i w ogóle dlaczego zacząłem się pokazywać. To przy innej okazji o tym też jeszcze zresztą mówiłem, ale też mogę do tego wrócić. Ale chciałem wam zwrócić uwagę, że na jedną rzecz. Zawsze w reklamach szkoleń, forexu, dostajecie obietnicę szczęścia. Dostajesz gościa z laptopem, siedzącego przy basenie, fajny widok, plaża, zaraz sobie idę, wolność, zarabiam mega pieniądze, jestem wolność finansowa. Hasło wolność finansowa. No po to, żeby nam wszystkim nawbijać do głowy, żeby nas zachęcić, obiecać nam szczęście, tylko dotknij forexu, zajmij się tym, będziesz wolnym, będziesz szczęśliwym. To szczęście często, wydaje mi się, że większość ludzi szczęście potraktuje jako bycie bogatym, tak? Co z czasem wydaje mi się potworną łudą i czymś, no, czym też chciałbym się z wami dzielić, nie do końca tak jest, tak? I to po jakimś czasie ja to dostrzegam, tak? Dostrzegam. Pierwsze takie moje zderzenie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, to było jeszcze w trading roomie Bryce'a Gilmura, kiedy patrzyłem na tego człowieka, który no, dla mnie był ikoną sukcesu w tradingu, a mogę powiedzieć tego degeneratem życiowym, w sensie takim, że życiowo on sobie nie dał rady, nie poradził sobie w tym miejscu, kiedy wtedy byliśmy. Rzucił trading, zajmował się trochę Formułą 1, znalazł sobie nie wiem, czy to już żonę, czy partnerkę, o tak, w Brazylii. Zobaczył, że istnieje coś takiego jak rodzina, że można żyć inaczej i skończył z tradingiem tak naprawdę. Zobaczył, że można żyć inaczej, a nie, z zaproszeniem, zapijać się przy nas, szukając sobie nowego jachtu, na którym nie miał z kim popływać. Dlatego, że poświęcał cały czas na trading. Także warto o tym pamiętać. Rynek czy trader, nie zapomnij o wpływie na tradera. To wszystko, co robimy i kiedy robimy, ma na nas wpływ. W ogóle pomysł na ten wykład i to, co w tej chwili mówię, wziął się od wykładu, który Jacka Kubraka na Invest Caps to było, Chłodny umysł tradera. Jacek Kubrak pokazał wtedy, mówił o wielu rzeczach, ja nie byłem wtedy, szkoda, żałuję, nie byłem na wykładzie na żywo, ale obejrzałem sobie ten wykład
później. I on zrobił taką prostą demonstrację. Pokazywał kijek, który po iluś zgięciach następują mikropęknięcia i czym więcej tych mikropęknięć, ten kijek w końcu kiedyś pęknie. Tak? I dokładnie jak patrzyłem i słuchałem to, co on opowiadał, mówię, kurczę, on mówi o mnie. On mówi o wielu rzeczach z mojego życia, tak, przy tych zachowaniach. To, co się dzieje, całe emocje, które pojawiają się w tradingu, odbijają się na twoim organizmie. Nie da się tego oszukać, tak? Żeby być dobrym traderem, ja po 12 godzin siedziałem przy monitorach. Siedziałem i pracowałem, szkoliłem się, grałem, uczyłem się. Niestety zdrowie potem pokazuje, jakie są tego koszty. Emocje, brak stałego środowiska decyzyjnego, enzymy, endorfiny, to, co się wydziela do mózgu, do organizmu, to jest destrukcja organizmu. Nadciśnienie, nadwaga, to wszystko gdzieś tam się... Bo ja muszę siedzieć, ja czekam na trade, najlepszy trade w ciągu dnia, jego trzeba wyczekać. Łatwiej jest zrozumieć rynek i wyczytać, nauczyć się czytania rynku i znaleźć dobre miejsce do zagrania, niekoniecznie zagrać z punktu widzenia mojego. Kiedyś byłem młodszy, ja potrafiłem 10-12 godzin siedzieć przy monitorach z dużym skupieniem i czekać na dobre strzały, dobre ruchy. Teraz po 2 godzinach ja nie wiem, co się dzieje. 2 godziny mi wystarczają pełnej koncentracji. Jak pogram tak ostrzej, posiedzę sobie wieczór, spędzę wieczór przed monitorem i rzeczywiście pogram, to rano potrafię się obudzić. W nocy się potrafię obudzić z jakimiś dziwnymi drgawkami. Mój organizm reaguje. Ma ten stres już w serdecznym poważaniu, tak? Czyli gdzieś tam to odreagowuje. Przy czym wydawało mi się, że nie przez całą moją historię tradowania, ale przez dużą część mojego czasu tradowania prowadziłem w miarę higieniczne tradowanie, czyli uprawiałem day trading, nie zostając na noc z pozycją. Ale największe pieniądze zarabiałem wtedy, kiedy rzeczywiście mocno przelewarowany zostawałem na pozycjach i łapałem duże ruchy. Tak? To były duże pieniądze, tylko też były również duże wpady, bo stopa wtedy nie stosowałem przy takim podejściu. Generalnie krzywa tradera, to co na początku pokazał mi Gilmour, też powiedział, zresztą to się potwierdziło nawet z moich czasów, jak szkoliłem i uczyłem ludzi, bardzo ciekawy jest początek tej krzywej tradera, że zwykle ludzie na początku, jak wchodzą, wydaje mi się, że stają się traderami, to zarabiają. Ten początek, to się potwierdziło zresztą, jak ja zaczynałem szkolić, to było tak 2011-2012 rok, po 2010 roku pierwsze szkolenia zacząłem prowadzić, to do mnie trafiali ludzie, którzy tak naprawdę zaczęli zarabiać, złapali się na końcu hossy w 2008 roku, przez ostatnie pół roku zbijali duże pieniądze i nagle potem nie wiedzieli, co się stało, zaczęli tracić. Tak? Opieram to bardziej o rynki indeksowe, takie cykliczne, nie o forex, nie o waluty, tylko o indeksy. I to było takie typowe, ten schemat powtarzał wielokrotnie, że ludzie łapali się na jakiś koniec takiej manii, zarabiali całkiem przyzwoite pieniądze, o których mówili, potem permanentnie tracili i zaczynali się uczyć. I ten okres szkolenia, potem uczenia się, trwa zwykle dość długo, to jest długi okres płaski, jak sobie dajemy radę nawet, jak sobie stosujemy zasady, jeżeli się pilnujemy, gramy, odpowiednio zarządzamy, to ten okres jest zwykle płaski. Taki okres, cykl szkolenia tradera to jest 2-3 lata, to jest dosyć żmudny. Zresztą ja to widziałem po sobie, tak jak u Gilmoura, widziałem ludzi, Scott Manny, pamiętam, to było dla mnie taka, tam byli różni traderzy, tak, ale pamiętam, jak oni zawierali trade, robili trade, graliśmy w oparciu o tę samą metodologię, każdy grał inaczej, można powiedzieć, nikt nie grał tak samo, ale w oparciu o tę samą metodologię, czyli teoretycznie powinniśmy robić to samo, każdy zagrywał inaczej i ja widziałem, jak ten... Uprawialiśmy, znaczy niektórzy, uprawialiśmy day trading, tak? Także raczej skupialiśmy się na niskich interwałach. Podstawowym interwałem był interwał 5-minutowy. Niektórzy schodzili niżej, ja też później schodziłem wręcz na minutówki, nawet na 30 sekund. I jak widziałem te pierwsze trady, gdzie ludzie zawierali i niby wszystko było jasne, oni zrobili trade, ja jeszcze patrzyłem, a dlaczego oni podjęli w ogóle tutaj decyzję. Po czym ja myślałem, o, mówię, mam, o to, dlatego, o, te piłeczki się składają, a on już zamknął.
A ja mówię, ja jeszcze nie zdążyłem przeanalizować jego wejścia, on już zamknął pozycję, tak? Zarobiony, dziękuję, wychodzę, do widzenia. Ten czas, i Gilmour wtedy powtarzał, czas ekranowy, musisz zdobyć czas ekranowy, czyli ten czas ekranowy jest niezbędny, przynajmniej przy day tradingu, który musisz wysiedzieć, wypatrzeć. I potem rzeczywiście to tak zaczynało działać. Ja pamiętam, jak w takim krótkim, się cieszyłem, że mogłem 3-4 rzeczy, 5 rzeczy zauważyć w krótkich czasie, w momencie podejmowania decyzji, ja tylko odczekowałem sobie w głowie jakoś, bo to nie przenosiłem tego na papier, nie robiłem checklisty, nie było na to czasu, tylko to, okej, gra, przewaga, jedziemy. To było takie podświadome. Zaczynało i to po jakimś czasie się zorientowałem, że to tak działa. No ale jak już idziemy sobie w tym fajnym okresie, zaczyna nam iść do góry ta nasza krzywa i widzimy, że ta nasza praca gdzieś tam zaczyna funkcjonować i że myślimy, że to będzie cały czas tak szło już bardzo ładnie do góry, no to właśnie się pojawia to ale. To ale, czy tak na pewno będzie i czy ten okres 3-4 to na pewno będzie tak szedł. I warto się nad tym zastanowić właśnie w okresie 2-3 od tego, co się robi, jak to będzie wyglądało później. I teraz tak. I to jest to, co ma na nas wpływ. Sposób, w jaki my tradujemy. Ile my, no jak my się, no nie wiem, to brzydkie słowo, zużywamy, tak, jako traderzy w tym okresie, ma wpływ moim zdaniem na to, co się będzie działo w punkcie 4, tak? Czyli jak my się będziemy zachowywali, jak ten pokazywany kijek przez Jacka Kubraka, czy on już będzie na tyle strzaskany, że on nam pęknie i my nie będziemy gdzieś w stanie grać, czy będziemy dalej dobrze funkcjonowali. Pytanie, ile takich wtop można zaliczyć? Czyli powiedzmy, jak ktoś siedzi na dużym ryzyku i gra o wszystko, ja największe pieniądze i stopy zwrotu robiłem właśnie w ten sposób. Na szczęście o tyle, że tych wtop miałem stosunkowo mało, ale pamiętajcie, że każda taka wtopa, jeżeli się pojawia i ona jest druzgocąca, na przykład jakieś bankructwo, wyzerowanie rachunku i to potężne, po potężnych wzrostach, to jest to potężne trzaśnięcie naszego kijka w mózgu, tak? Czyli potem ja przez ten cały okres, ja przeżyłem 11 września, przeżyłem potem te... Siedzi człowiek na rynku, na DAX-ie, po kilka DAX-ów, po otwartych kontraktów, nagle jak się autobus wylatuje w Londynie. Tutaj coś się dzieje, jakieś zamachy w Hiszpanii, tych informacji, tak jak teraz tweet i Trumpa, tak? Człowiek siedzi, a tu bach, ten sobie coś napisze i coś lata, tak? I to wszystko są duże ruchy, duża zmienność, duże szarpnięcia. No i to sobie jest stres, emocje. Jeżeli jesteś przelewarowany jeszcze, no to się momentalnie odbija na tobie i gdzieś to wszystko pozostaje. Efektem tego była u mnie awersja do ryzyka. Na przykład ja doszedłem do wniosku, że ja nie mogę się kłaść z pozycją spać, tak? Że to było między innymi to, co u Bryce'a Gilmoura, zasada złota, że nie idziesz z pozycją do łóżka na pewno. Możesz iść z kimś innym, nie z pozycją. Także kończyliśmy, zamykasz pozycję, budzisz się rano. Ja nie miałem tego, co moi koledzy, którzy potrafili o 4, 5 rano obudzić się i pójść sprawdzić, jak są notowania. Tak? To dzięki temu to na tyle się oszczędziłem. No ale to napięcie w ciągu dnia no, trwało po kilka godzin. Te całe emocje, trzeba sobie z tego zdać sprawę. I tutaj też, ja to też prześwieciłem na swoim organizmie. Ta sama sytuacja, o której mówiłem tutaj. Największe pieniądze teoretycznie w zasadzie zarabiało się na pozostaniu na pozycji. Czyli zasada była u Gilmoura taka, że jeżeli masz dobrze zarobioną pozycję, na przykład udało ci się aż 20 punktów na mini, przesuwasz stopa na break-even i próbujesz złapać swinga, tak? Czy próbujesz kilkanaście, że masz dobrze zarobioną pozycję, zostawiasz ją wtedy. Ja jeszcze byłem w takim, to był okres na kontraktach, że my nie mogliśmy stawiać stop lossów na noc. Czyli byliśmy, 22 rynek, 15 się zamykał i do widzenia do 9, do 8 rano, co się stanie, to się stanie. Nie było opcji, żeby postawić na początku 2000 roku, myśmy tak grali, to nie można było postawić stopa. Czyli musiałeś zaakceptować, że bardzo często było tak, że okazywało się, że ta pozycja była mocno zarobiona, ale potem, jeżeli na przykład się budzisz, mnie to łapało, że jeżeli ja już mogę zająć pozycję i widzę, że w ciągu nocy ja miałem na przykład, miałem $1000 zarobione, miałem $1000 zarobione, cena mi wraca i co ja robiłem? Jak ja widziałem powrót ceny, który być może był korektą,
to co ja robiłem? Reagowałem w ten sposób, że okej, mówię, wytrzymam, a jak ona dochodziła do denka korekty, to ja już widziałem, o dobra, biorę to, co jest. I zamykałem w najgorszym punkcie możliwym. Także moja psychika tego nie wytrzymywała przy wytrzymywaniu swinga. Ale równie dobrze zdarzało się co jakiś czas w drugą stronę luka, tak? I szarpnięcie. W końcu tyle mnie to kosztowało, że pomyślałem sobie, uznałem, że to nie jest dla mnie. Wybrałem zamknięcie pozycji, idę spać, nie interesuje mnie to. Czyli sytuacja taka dążąca do tego, żeby stabilnie, wcale nie, znaczy stabilnie zarabiać, tak? To stabilne zarabianie de facto było mniejsze niż takie szarpane, a większe, tak? Takie były tego skutki, ale uznałem, że dla mnie to jest lepiej. I musimy sobie zdać z tego sprawę, że patrząc na ten trójkąt tradera, że ile my szkole, nasza wiedza, analiza techniczna, to jak my czytamy, rynek rośnie w czasie z czasem, zarządzanie pozycją poprawiamy, to psychika i zarządzanie emocjami generalnie idzie do dołu, czyli to wszystko na nas się odbija, czyli my tam kumulujemy rzeczy, które potem niestety zaczynają pracować przeciwko nam. Tak jak powiedziałem, o zarządzaniu powiemy sobie na masterclassie. Jeszcze raz zapraszam na 18 października. I co chciałbym wam przekazać? Oszczędzanie psychiki jest bardzo istotnym elementem, czyli to, szczególnie ci osoby zaczynające. Czyli ważne jest to, żeby rozprawić się z sobą w miarę na początku, czyli te pytania, które ja zadałem tutaj wcześniej, każdy powinien sobie ileś takich testów zrobić i popatrzeć, jak on się zachowuje przy tym, co on myśli i co jest dla niego istotniejsze. I to nie jest tak, tych elementów składowych w całym trójkącie jest na tyle dużo, że jak popatrzymy sobie, bo odpowiadamy na różne pytania, to okaże się, że każdy z nas ma inną konstrukcję psychiczną, co powoduje to, co ja powtarzam u siebie na szkoleniach, nigdy nie wejdziesz w moje buty, ani ja w twoje. Ja siedziałem w pokoju z ludźmi, którzy zarabiali pieniądze, ale którzy jak patrzyli, jak ja traduję, to patrzyli, no co ty robisz? No, ja bym nigdy tak nie zrobił. Ja mówię, rany gościa, jak ty idziesz na lunch z tą pozycją ze mną, też bym tego nie zrobił, tak? Czyli byliśmy profitowymi traderami w tym momencie i jeden i drugi by się nie zachowali w ten sam sposób. Każdy miał to inaczej sobie układał, inaczej się czuł z pozycją psychicznie. I to są... I warto sobie na te pytania odpowiedzieć wcześniej. To jest proste niby zachowanie. Jak ty się czujesz? Czy się pogodzisz z tym, że okej, miałeś 200, masz 0 i wychodzisz, jesteś zadowolony i nie masz tego obciążenia, bo jeżeli masz obciążenie i uświadomisz sobie to, że to jest zgodne z twoim trading planem, to następnym razem oczywiście zamkniesz to tutaj, weźmiesz te 200, będziesz szczęśliwy, rynek pojedzie na 500 i ty powiesz, no nie, no to już, to ja już tak nigdy nie zrobię, tak? I walczyć ze sobą, permanentna walka ze sobą, ze swoją psychiką i z tym, co się dzieje wokół nas, bo to środowisko cały czas jest zmienne. I trzeba się z tym pogodzić. Jedną z odpowiedzi na to zmęczenie i oszczędzanie siebie, oszczędzanie psychiki, to jest dozowanie sobie day tradingu. Ja o tym już kiedyś mówiłem, ale to jest temat do rozwinięcia na dłużej. Chodzi o to, że dzięki naszej wiedzy, analizie technicznej możemy pokusić się o wybieranie dni do tradingu. Może to polegać na statystyce, ale może polegać na przykład na sytuacji takiej, kiedy mamy klaster zamknięć, na przykład mamy, zbudowała się baza, napięła się sprężynka i będzie ruch. Może to być koniec akumulacji, kiedy mamy, dochodzi już do efortu, kiedy do wybicia, do pojawienia się sygnału siły i czekamy na ostatni punkt podaży albo popytu, na miejsca wejścia. Tyle tylko, że jak my popatrzymy sobie na takie wykresy, to no, zależy od interwału na dniach, to my możemy na taką sytuację czekać kilka miesięcy, tak? 2-3 miesiące, 4 miesiące nawet i dłużej. Na godzinach możemy trochę też czekać i co najciekawsze, my możemy na godzinach siedzieć i wyczekiwać tego momentu, no, ale on się pojawi o drugiej w nocy, kiedy my śpimy, tak? I znowuż wiem, rozumiem, czytam rynek, tylko nie jestem w stanie wykonać, tak? Trzeba by roboty zaprząc do tego, dlatego no, tak duża jest automatyzacja. Czyli i tu się pojawia to obciążenie, tak? Ile godzin można siedzieć i czekać na dobry trade? Ja pamiętam, wiele osób mówiło o tym, jak trader, jak strzelec siedzi i wyczekuje na ten trade. Ja też siedziałem i wyczekiwałem i czekam, mówię, już niedaleko, ale o kurde, muszę do szkoły pojechać po córkę. No i co? Wracam. No a nie mówiłem, tak będzie.
No ale to nie był ten moment, nie było, zabrakło, nie ma. Trzeba wyjść, coś zrobić. I tu się pojawiają dużo takich problemów, które naprawdę wpływa destrukcyjnie. Także musimy sobie z tego zdawać sprawę. I teraz, żeby oszczędzać, warto jest, no, według mnie, na przykład jeżeli mamy inside bara, taką formację, no to po inside barze jest szansa na jakiś większy ruch, zwykle, statystycznie. Mówimy, szukamy przewag, które mówią o tego dnia można spróbować zagrać, tak? W ten sposób staramy się oszczędzić tą swoją psychikę w ciągłym szarpaniu, ale to też musimy uzależnić od tego, jakim typem emocjonalnym gracza jesteśmy. Czyli co nam bardziej pasuje. Czy bardziej nam pasuje próba złapania jednego większego rochu, czyli jeżeli mamy osoby, które grają na wzięcie przy takim schemacie tych 500, to takie dni będą mieli 3, 2 w miesiącu, może zależy od rynku, a na resztę muszą się pogodzić na szarpanie, tak? A być może, i to jest pytanie per saldo, a być może jestem takim typem, że ja wolę zgarniać po tym kawałku, ale w miarę jak to się pojawi. I nie czekać na to, tylko to będzie częściej, tak? Częściej taką sytuację mam częstsze prawdopodobieństwo. To my musimy sobie odpowiedzieć, co nam lepiej pasuje, jak my się z tym będziemy czuli, tak? Musimy znać, poznać siebie. Rynek nigdy nie jest oczywisty. Jest stworzony tak, by oszukiwać większość ludzi przez większość czasu. Czym mamy większy interwał, tym te wahania są większe, tak? Czyli znaczy, poleci tweet Trumpa, rynek reaguje następnego dnia, ma ten tweet już w nosie, tak? Robi co innego, ale te wahania są, mimo że widzę akumulację, a rynek zjeżdża wąsem i jedzie po stopach, jeżeli mam ustawione stop lossy i czekam na większy ruch. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. Tutaj mógłbym wrócić, zostawiłem ten slajd, tak żeby właśnie pomówić o takich niektórych elementach z mojego życia, które są jakimś takim doświadczeniem, które warto przekazać, żebyście ci, którzy zaczynają na rynku, ci, którzy ruszają w tę podróż, żeby sobie z tego zdawali sprawę. Jak my czasowo jesteśmy. Tanie zakupy fundamentalne akcji. Teoretycznie. Jest taka sytuacja, że możemy doszukiwać się wartości w akcjach. Czyli ja wyrosłem z rynku akcji, nie z Forexu, czyli inwestowałem na początku w latach 90. jeszcze w akcje. I tu graliśmy, no szukaliśmy wartości, tak? I można sobie wyobrażać, że ta wartość gdzieś jest i coś tam nie może być za bardzo tanie. I no, wszystko niby ładnie, pięknie, ale potem się okazuje, że albo departament ryzyka, albo nasza psychika wysiada i że mimo, że coś wydaje się, że było warte X, po przecenie o 50%, mimo że jest tanie, to jeszcze dalej spada. I to wielokrotnie przeżyłem. Także tutaj tych, którzy używają na rynku słowa tanio, drogo, a szczególnie na rynku zlewarowanym, chciałbym bardzo przed tym przestrzec i przywołać, zresztą ja już o tej dykteryjce wielokrotnie mówiłem, ona jest u Douglasa w transie inwestowania, jak jeden z maklerów przychodzi do bogatego inwestora i mówi mu, że widzi wsparcia techniczne, bardzo ładne na wykresie. Nie wiem, nie pamiętam, co tam było, czy tam FIBO, czy coś tam, że to jest takie wsparcie, że jest nie do przełamania. Gość pyta się go, czy na pewno tak uważa? Bierze za słuchawkę, dzwoni do asystenta, patrzy na wolumen na tych akcjach, 10-krotnie więcej tych akcji niż średni wolumen sprzedaj na rynku. I co, dalej uważa, że ono nie spadnie? Grają pieniądze, nie setupy, tak? Krótko mówiąc, trzeba mieć tego świadomość. I trzeba mieć świadomość tego, że jest mnóstwo różnych elementów na rynku wpływających na to, o czym my nie wiemy. Nawet jeżeli wykres pokazuje nam coś, mamy przewagę na wykresie. Ja mogę powiedzieć, że czytam wykres prozrostowo, ale ja nie wiem, że w tym momencie jakiś gość, który kupił sobie jakiś zakład, jakąś fabrykę gdzieś sobie kupił i zadzwonił do swojego maklera i kazał sprzedać cały swój portfel duży w tym walorze, tak? Bo on potrzebuje cashu dzisiaj, żeby coś tam zrobić. Albo gdzieś są jakieś opcje, które ktoś rozgrywa. Jest mnóstwo i wykres wygląda ok, ale nagle pojawia się gość, który przychodzi sprzedać. Zawsze trzeba być na taką sytuację przygotowanym i o tym będę mówił. Zasada Kovnera, tak? To jest nie daj się złapać w sytuację niezrozumiałą dla ciebie. To taki Arab kiedyś, pamiętam,
mi to tłumaczył. No, mówił, kurczę, jak dasz się złapać w sytuację, że popłyniesz bez stop lossów, nie masz stopów, no to już wtedy jesteś zaszachowany, bo głupieje. Rozum głupieje, stajesz się głupi, nie wiesz co robić, wydaje się, że jest tanio, absurdalnie tanio, ceny lecą dalej. To wszystko prowadzi do bankructwa, tak, wykańcza. Ja przeżyłem coś takiego jak manię, znaczy, właśnie manię szczyty hossy. Przeżyłem kryzys rosyjski, szczyt internetowy, spadki w 2007 roku szczyt. No i teraz mamy jeden z dłuższych cykli ostatnio, tak? Bo ten cykl trwa około 10, no w tej chwili już około, można powiedzieć tak, 10 lat trwa. Wzrostowy, czyli cyklicznie jest dość długi, ale trwa, tak? I to jest coś takiego, że jak przeżyjecie, jak 6 maja 2010 roku, kiedy flash krach, kiedy stopy nie wchodzą, nie można sprzedać pozycji, nagle zresztą pewnie wiele osób przeżyło uderzenie na franku, spotkało się z takimi rzeczami. Jeżeli mieli pozycje, stopy im nie wchodzą, wyleciały, jeżeli coś takiego przeżyli. O, na WIG-u 20 była taka akcja też po kiedyś zrobiona, ale to była zmanipulowana na kontraktach, na dużych pozycjach grali, też była taka akcja zrobiona. Jeżeli coś takiego przeżyjesz, to nabierasz respektu do rynku. Wiesz, że już to się może zdarzyć. Nie jest to dla ciebie fikcją. Ja pamiętam, że jednym z osób, które tutaj uczą też na rynkach, rozmawiałem kiedyś o akcjach, że sytuacja, że nie ma takiej możliwości, żeby na akcjach amerykańskich stop lossy nie powchodziły. Ja mówię, no to jak pożyjesz, to jeszcze może coś takiego zobaczysz. Ja coś takiego widziałem, że w flash-krach w 2010 roku wyglądał tak, że nic nie można było zrobić. Tak? I człowiek patrzył praktycznie biernie. To tak a propos zachowań też. Pytanie, czy wtedy można się zachować, bo tak przyszła mi na myśl też taka dygresja, niedawno był 11 września. I pamiętam uderzenie w World Trade Center. Ja wtedy zarządzałem w funduszu. Byłem zarządzającym. I miałem Bloomberga, tak. Ja. Wy teraz taki duży telewizor przede mną siedział, ja siedziałem przy monitorach. Mogłem zrobić jeszcze, to było tej godzinie, że to było na giełdzie polskiej, że jeszcze mogłem sprzedawać na fixingu i mogłem zadziałać. Ja pamiętam, że na to patrzyłem, widziałem i nie byłem w stanie uwierzyć percepcyjnie, że to się dzieje, że to w ogóle ma miejsce. Nie potrafiłem zrobić nic. Ja pamiętam, przez parę dni potem psychicznie chorowałem, że w zasadzie czułem potężną odpowiedzialność za to, że ja nie zacząłem sprzedawać, że nie wykonałem żadnego ruchu. Ten rynek się potem sypnął tam uznałem, że nie nadaje się do tradowania, że zaproszeniem żaden ze mnie trader, skoro nie potrafiłem zachować zimnej krwi i zareagować i coś zrobić. Zresztą po paru latach później, rozmawiając z takim z Rainerem, Niemcem, który zarządzał w Niemczech na rachunkach dużych klientów, też taka ciekawostka rozmowa, ale to też taka, to o tym nie mówiłem nigdy, ale to też teraz sobie przypomniałem, jak on mi powiedział, że po tym jak nastąpił atak na World Trade Center, on miał pozycje krótkie. Na liniach lotniczych widział, że się coś działo, tam miał pozycje krótkie, pozakładane i klienci zaczęli dzwonić do niego, żeby zamykał pozycję. Miał paru klientów, mówi, to nie była jednostkowa sytuacja, ale miał paru klientów, którzy zadzwonili do niego, powiedzieli, że oni nie chcą tych pieniędzy. Nie chcą, po prostu nie godzą się na taki sposób, w taki sposób zarabiać pieniądze. I to mnie tak, też dało mi trochę do myślenia, ale sytuacja dosyć ciekawa, tak? I on o czymś takim mówił, pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, tak? No bo to niby wszyscy się cieszą na krótkich zarabiają, a to się pojawiają ludzie, którzy mówią, nie, stop, to mi się nie podoba. Dobra, na pewno jak zarabiasz, pojawia się coś takiego jak syndrom Boga. Syndrom Boga, endorfiny. Często musimy sobie zdawać z tego sprawę, że przestajemy być czujni na rynku wtedy i to jest taka forma manii, tak? Wpadamy w manię, że wszystko idzie ok, zaczynamy robić głupoty, bo już myślimy, że to wszystko cały czas tak będzie i zaczyna się ruch w dół. I to cały czas takie falowanie i spadanie. I z tym mamy cały czas, cały czas to się odbija w jakiś sposób. To się kumuluje, odbija na nas. Ja muszę powiedzieć, że też z punktu widzenia czasu tradera, życia tradera, też sytuacja osobista ma bardzo duży wpływ. To w jaki sposób my sobie układamy życie, co się dzieje wokół nas.
zarabiałem dużo pieniędzy, ale do godziny 20, ja kończyłem swój dzień o godzinie 23 często wracałem do domu, a Ameryka się zamknęła. Z żoną to się nie widziałem wieczorem. Czasami jak potem siedziałem w domu, jak internet był włączony, no to przychodziłem, a ja zamknięty w pokoju, widziała moje plecy, tak? I zaczynają się spięcia. Dopóki byłem sam jako w pewien sposób i zarabiałem duże pieniądze tradując, to te pieniądze były dla mnie niczym innym, tylko cyframi na koncie. To była w zasadzie trading istniał dla mnie jako forma gry. Forma gry, zabawy, cyfry na koncie. Ile byłem w stanie wyjechać na wakacje, pobawić się, zabalować, pożyć z tego, ale to były cyfry, które były nieosiągalne, wirtualne dla mnie. Nie miałem żadnego obciążenia z tymi cyfrywami, dlatego tak dobrze szło, tak? W momencie, kiedy skończyłem pracę, czyli jak nie pracujesz już, tylko pracujesz na swoim, tak? I musisz, czyli to są pieniądze na życie, czyli jeżeli ktoś rzuca pracę i nie ma stałego dochodu, no to musi zarabiać na swoje życie, czyli zaczyna się pewien stres, tak? Jeżeli ktoś z was decyduje się na to, że kończy pracę, no to musi sobie policzyć, ile ma pieniędzy odłożonych, czy będzie w stanie żyć, no bo jeżeli nie, no to on sobie nie może pozwolić na takie ruchy, że raz zarobi 100 tysięcy, raz straci 80, bo go to wykończy, tak? Czyli musi mieć jakiś kapitał początkowy, ale poza tym musi sobie zdać sprawę, policzyć koszty swojego życia miesięcznej, to trzeba rachunki opłacić, trzeba z tego zarobić. Jeżeli musimy zarobić, pojawia się dodatkowy stres. Bo ja muszę, w związku z tym mniej ryzykuję, podejście do ryzyka się zmienia. I to ma też potężny wpływ na tradera. Też musimy sobie z tego zdawać sprawę. Zresztą rozmawiałem z ludźmi, których szkole, którzy uczą się u mnie. No też miałem takiego, nawet nie tak dawno, taką sytuację, że jeden z chłopaków, no tak mu dobrze szło, że powiedział, że rzucił pracę, zostawił pracę, bo mówił, będzie żył z tradingu. Po pół roku zadzwonił do mnie, że jest wrakiem człowieka. Mówi, szło mu dobrze, miał pracę, miał pensję, miał backup w postaci pensji i sobie po godzinach tradował. Zostawił pracę, chciał przejść na full, mówi, na początku szło dobrze, ale tutaj tak, poszły gorsze dni, żona wraca do domu, po pierwsze wychodzenie z domu, bycie, że nie pracuje, nic nie robi, zaczyna się problem taki, tak, presja zewnętrzna. Poza tym wie, że musi zarobić na to codziennie, czyli ma przymus zarobienia i ten przymus powoduje, że on coraz bardziej chce, coraz więcej pracuje, a jest coraz gorzej de facto, bo to się odbija i minus. Także też następuje taki efekt, który jest męczący, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Są jeszcze inne takie warunki, na przykład, które ja odnośnie siebie zauważyłem, tak? Odnośnie, to jest odporność na stres, która jest większa lub mniejsza. Ta odporność na stres u mnie ewidentnie, w tej chwili mogę powiedzieć po czasie, ale ona zaczęła bardzo mocno spadać w momencie, kiedy ja sobie kupiłem dom, wyprowadziłem się za miasto, zacząłem dojeżdżać, pojawiły się dzieci, trzeba było wywozić do szkoły. No i nagle z takiego zwyczajowego wstawania, że jak wstałem, to siadałem do komputera albo jechałem do pracy. W pracy, zresztą jak pracowałem w bankach, to też miałem takie podejście, że przychodziłem do banku w pół do dziesiątej, dziewiąta i było ok. Wychodziłem późno, ale nikt na to nie reagował, że po prostu wstałem, pojawiło się pierwsze dziecko, odwiozłem do przedszkola, jechałem do pracy i nikt nie miał pretensji. Musiałem być wyspany. I nagle jak pojawił się czynnik braku wyspania, to ja zacząłem obserwować, że mi się ręce trzęsą, czuję się zdenerwowany, inaczej reaguję na rynek. To jest coś, co się dzieje koło nas. Koło nas to ma wpływ bezpośredni, tak? Także takich elementów myślę, że jest sporo i to warto sobie z nich zdać sprawę. Ja kiedyś mówiłem o granicznej stracie dziennej, na przykład tak bardzo dobrym elementem, takim wynikającym z doświadczenia też, żeby ograniczyć ten wpływ, zły wpływ rynku na siebie, to jest wprowadzenie sobie limitu straty dziennej. Pamiętam, że ja u brokera swojego wprowadziłem coś takiego. Straciłem, po prostu wiem, że jak dochodzę do jakiejś straty, mam zaksięgowaną, która zaczyna mnie boleć, no to ja tego dnia próbuję stanąć na czubku nosa, żeby tę stratę odrobić. Co się zwykle kończyło dla mnie w historii, jak sobie patrzyłem na dziennik tradera, potrojeniem tej straty do końca dnia. Czyli przechodzi pewien, nie idzie, zły dzień,
Pamiętam, była sytuacja taka, że wprowadziłem sobie blokadę na rachunku przy stracie. Broker do mnie zadzwonił i mówi, nie, tutaj tak ten, możecie odblokować tutaj stratę. Powiedziałem, ok, zrobisz to jeszcze raz, zmienię rachunek, zabiorę od was i odejdę. No bo ja wiem, co się dzieje, tak? Że jeżeli jeszcze raz będzie próbował w ten sposób wpłynąć na mnie, to odejdę. I na przykład takie wprowadzenie takiej straty dziennej limitu jest, myślę, że bardzo odciążające, bo potem te dni dużych wpadek niestety były dużo gorsze. Dobra. O innych elementach, myślę, że takie rzeczy jak wprowadzenie sobie UPS-a, to są doświadczenia, jest ileś takich doświadczeń, które człowiek przechodzi, o których mógłbym opowiadać, myślę, że godzinami, które mogą nas w jakiś sposób wyniszczać, tak? Z których czasami się śmiejemy, które to są jednostkowe zdarzenia czasami, ale one się w tym kilku u Jacka Kubraka kumulują. Każde pęknięcie, każde takie nagięcie potem niestety owocuje w przyszłości. I to jest jedna z takich przestróg. Pamiętam zasada Kovnera, to w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że jak to jest bardzo istotne, w skrócie, nie dać się złapać w sytuacji, w której możesz stracić dużo pieniędzy z powodów, których nie rozumiesz. To znaczy się, na przykład ten frank szwajcarski, tak? Czyli coś takiego się dzieje, nie wiem dlaczego. Niedawno mieliście otwarcie na ropie, były ataki, tak? No, jeżeli człowiek obserwuje wykres, gdzieś tam pilnuje rzeczy, nagle się pojawia duża luka. I takie rzeczy się pojawiają i musimy być na nie przygotowani, czyli trzeba mieć odpowiednio małe pozycje do zbudowane, czyli odpowiedni management, żeby taka sytuacja, które się zdarzają i co jakiś czas się zdarzają, żeby nie doprowadziła do zrujnowania nas, bo jak nas taka sytuacja położy, no to już jest nasz koniec, kończymy grę. Ja wiem, że jest chęć zarabiania dużo, czyli mamy te duże pozycje, ale jedna, druga taka sytuacja i nas nie ma, a psychicznie leżymy, ten kijek zaczyna pękać. Musisz stale być przygotowany na popełnianie błędów. Przygotowujesz jak najlepiej potrafisz zagranie, przegrana w twoim trading planie, kolejny raz to samo przegrana, a potem się pojawia wygrana, tak? W którymś momencie, która płaci. Ty nie wiesz, mimo że widzisz, że masz ten swój setup, masz przewagę na rynku, wydaje ci się, że masz, ale nie masz pewności, że właśnie ten gość gdzieś tam w Japonii nie chce sobie kupić jakiejś fabryki i nie zacznie sprzedawać w tym momencie. Puści zlecenie, albo ktoś coś się wcześniej dowie, czego jeszcze nie widać na wykresie. To zawsze może mieć miejsce, zawsze musisz być na taką sytuację przygotowany. My patrzymy jako technicy, patrzymy na wykres, to co się dzieje na wykresie, ale musimy mieć świadomość, że wykres to nie wszystko, że poza wykresem duża część rynku jest poza wykresem tym, co widzimy. To, co widzimy na wykresie, to jest przeszłość. No ale staramy się jakoś analizować, staramy się jakoś spekulować, w sensie szukać swoich przewag. No. Oczywiście możemy szukać tych przewag na intuicji. No. Musimy sobie zdać sprawę, że no jakby nie było, rynek jest chaosem. Jest zbiorowiskiem różnych przypadkowych zdarzeń, które to my, ludzie, no i zresztą wszyscy starają się, stosując analizę techniczną, tak samo duzi gracze starają sobie to wszystko jakoś uporządkować. Jedni to sobie uporządkują przez pryzmat danych fundamentalnych, inni sobie uporządkują to przez pryzmat analizy technicznej takiej, czy geometrii, fal, czy wolumenu, inni przez fazy księżyca, inni przez jakieś jeszcze inne rzeczy to porządkują. No, każdy szuka tego porządku. Każdy szuka tego porządku, szuka grala, ale na końcu my musimy mieć tu, wiedzieć w tyle głowy, że ten porządek to jest czysta imaginacja tylko. To jest nasze wyobrażenie i wyobrażenie uczestników gry, a rynek to jest chaos. W każdej chwili wszystko może się zdarzyć. Z czasem to z doświadczeniem rosło, takiego większego znaczenia nabrała dla mnie zasada Heisenberga, nie mylić z Breaking Bad, aczkolwiek może to byłoby takie ciekawe pokombinowanie, porównywanie tego. Jeśli jakiś wzorzec, układ jest bacznie obserwowany przez tłum, to jest duża szansa, że zostanie inaczej rozegrany, że coś innego się stanie, tak? No to już był moment taki, kiedy ja w swojej historii zacząłem dostrzegać manipulacje i pewne specjalne działanie, czyli wyrysowana głowa z ramionami, raz działa, raz nie działa.
ma działać wtedy, kiedy ma działać. To pieniądze mówią, kiedy działa, a nie kiedy wyrysowana jest głowa z ramionami, krótko mówiąc. Czyli zrozumienie istoty różnych wzorców, różnych patternów, tego, co się pojawia na wykresach i to, co obserwujemy poprzez pryzmat analizy technicznej. Raz analiza techniczna działa, bo działają te patterny, układy, a raz one są wykorzystywane do tego, żeby rozegrać to inaczej, tak? Tutaj dla mnie kluczem jest wolumen, obserwowanie wolumenu. Ale wolumen to też nie jest graal. Zawsze może się pojawić coś nieoczekiwanego, dlatego zawsze ten stop loss, pilnowanie sytuacji takiej, żeby nie wpaść w sytuację, no, w której potem będzie nam trudno wyjść, powinien być. Dwa słowa właśnie jeszcze o, mówiąc o całym układzie, o rynku, o graczu drugim, czyli uczestnik rynku, my, czyli traderzy, gracze, inwestorzy mniejsi, tak, mali. I to często jest właśnie mowa o tych, którzy rozpoczynają, czyli mówiąc o tym początku ścieżki tradera, tej, w której powinniśmy zadbać o swoją psychikę, nie zapominać o tym, że ona jest istotna, jeżeli chcemy w tym zawodzie pozostać nieco dłużej. Znowuż dygresja, no mniej więcej trader na rynku, czas życia tradera to jest 10-15 lat, takiego, który pracuje na rynku i niestety jeżeli po wykształceniu jest tak zwaną dojną krową i no, skuteczny, to 10-15 lat się wypala maksymalnie i może uczyć. Ja myślałem, że to też jest, nie rozumiałem tego, tak, ale ja w tej chwili jestem w stanie tego doświadczyć. Ja nie potrafię się długo skoncentrować już w tej chwili na rynku. Nie potrafię obserwować, siedzieć kilka godzin przy wykresach i obserwować te wykresy. Dla mnie mam inne wartości, inne cele, gdzie indziej istotniejsze niż sam trading. Tak? Uważam, że ten czas mogę efektywniej spożytkować gdzie indziej, a nie potrzebuję takich skoków, znaczy bardzo złe dla mojego zdrowia i dalszego życia, powiedzmy takie huśtawki, że próbuję zarobić wielkie pieniądze i dostaję ciosy w tą i z powrotem mi rynek lata, to prędzej się wykończy, niż będzie z tego odpowiedni pożytek. Uważam, że to nie czas i na miejsce na tego typu podejście do rynków, tak? To już nie dla mnie jest czas. Za to, jeśli chodzi o stronę edukacyjną, myślę, że dużo większą wartość posiadam w tym, co mogę nauczyć, przekazać i co widzę, tak? Ale ja nie jestem w stanie już kopać, przestawiać tych butelek na taśmie. Jeśli chodzi o diagnozę graczy naszych, z czym mamy problem? Mamy ograniczone środki finansowe. I to powoduje to, no, przelewarowanie. Każdy chce zrobić dziennie 50-100% albo w miesiąc 100%. Presja. No i często to się udaje, nawet nie często. No, czasami są ludzie, którym się udaje, tylko za chwilę zarobi, a potem idzie w topa na minus, tak? Czyli są takie huśtawki. Pokazać, zarobiłem milion, okej, fajnie, zarobiłem ten milion, wszyscy się cieszą, tylko za chwilę, nie wiadomo kiedy, ale przy takim ryzyku, skoro ja to zrobiłem, to za chwilę się okaże, że z tego miliona zrobię 100 tysięcy, tak? Jeżeli nie będę odpowiednio tym zarządzał. Zrobienie takich wyników, tak dużych wyników, stóp zwrotu kilkuset procentowych, miesięcznie nawet niektórzy robią, no wiąże się z dużym ryzykiem. No, mam tego pewną świadomość. Ja też kiedyś mówiłem o tym, no, zrobiłem taki w dwa lata taki wynik, że to w tej chwili mi się w głowie nie mieści, że coś takiego można byłoby zrobić, ale zdarzyło mi się dwa razy takie numery wykręcić, ale potem koniec, tak? Następuje ta bariera, zjechałem, zarobiłem duże pieniądze, straciłem je prawie wszystkie. Znaczy, no, straciłem wszystkie, tak? To, no, oprócz tego, co wydałem. Potem znowu się odbudowałem, drugi taki run, który znowu zrobiłem dosyć duży wynik, tylko potem znowuż przychodzi moment, kiedy człowiek się uprze, że już jest tak dobry i przychodzi fala strat. W związku z tym trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja wolę taką huśtawkę, czy wolę w miarę stabilniej na rynku przestawiać butelki, a zarabiać przyzwoite pieniądze, ale stabilnie, tak? Czyli traktować to jaką zwykłą pracę. Idę do roboty, przestawiam butelki, zabieram co swoje, kończę. Dobra. I tu się pojawia problem generalnie małych środków, tak? No bo jak sobie policzymy, jeżeli ja policzę koszty swojego życia,
ile mnie kosztuje utrzymanie domu, rodziny, dzieci, wydatki miesięczne, to muszę sobie zdać sprawę, ile ja procent muszę z kapitału, który mam, zarobić miesięcznie, żeby to utrzymać, jeżeli nie będę pracował. No i jeżeli mam trójkę dzieci, chodzą do prywatnej szkoły, powiedzmy, trzeba opłacić, zbieram wydatki, wiem, ile ja wydaję miesięcznie. W związku z tym, jeżeli ja mam zarobić 2% miesięcznie z kapitału, to wiem, z jakiego kapitału i wiem, czy mi to wystarczy. Jeżeli ja mam 100 tysięcy złotych, ja chcę miesięcznie zarobić 1%, no to musimy sobie odpowiedzieć, czy ja się z tego utrzymam, tak? Jeżeli się z tego nie utrzymam, no to zaczynam zwiększać ryzyko, tak? I to się często kończy niestety utratą kapitału, tak? A to wszystko też tutaj w głowie pracuje i te endorfiny, emocje, to wszystko pracuje na niekorzyść, czyli skracam swoje życie jako tradera w przyszłości. Chciwość, brak cierpliwości, chcemy szybko i łatwo być wolni finansowo, wynikiem tego przelewarowanie. To, z czym się spotkałem również, to jest brak zrozumienia dla zjawiska czasu manipulacji, to czasu manipulacji w trzech aspektach. To nie tylko jest manipulacja ceną, ale to jest tak samo czas i informacja. O informacji i cenie to się mówi, wielokrotnie mówiłem, ale zapominam o manipulacji czasem, tak? Ja też czasami o tym wspominałem, ale to jest długie konsolidacje, z których nie wiadomo, kiedy nastąpi wybicie. Ono nastąpi zwykle w tak nieoczekiwanym momencie albo wtedy, kiedy nie jesteśmy przy komputerze. Prawo Murphy'ego działa, tak? Także siedzimy, czekamy, pójdziemy coś zrobić, a tu nagle poszło. Wracamy, przesiedzieliśmy ileś czasu, niestety z trade'u nic nie wyszło. Także o tym zapominamy i to na rynku też jest ciężkie do przewidzenia i do zniesienia. Dobra. Jednym z dużych bolączek nas jest nieprzestrzeganie zasad, czyli brak spisanego trading planu i trzymania się go. Brak uświadomienia sobie właśnie tych aspektów, o których tutaj mówiłem i pogodzenia się z nimi, czyli przerobienia tego w jakiś sposób, że ja tak jestem zadowolony z tego, co robię i taki sposób grania przyjmuję, bo on daje mi to poczucie komfortu, a nie ciągle wahnięcia. Doprowadzanie się do takiego stanu, że okej, rynek spada, nie zamknąłem przy tych potencjalnych 200, rynek wrócił na zero i wyciąganie z tego wniosków, to ja następnym razem jednak zamknę te 200, powoduje to, że jak złapiemy 500, to my znowuż wpadamy w korkociąg tego, że nie wiemy już co robić. I zaczyna się intuicyjne podchodzenie do rozegrania tego, co jest bardzo złe, co znowuż powoduje, że to środowisko dla nas jest coraz bardziej niepewne i niestety męczy nas. Wielu ludzi myśli, że ta gra jest prosta. To nie jest prosta gra, tak? Ten zawód jest tradera, jest trudny bardziej z powodu całego tego trójkąta zbieżności różnych rzeczy. Przewidywanie, analizowanie rynku wcale nie jest, moim zdaniem, nie jest takie trudne. Pogodzenie tych wszystkich elementów i znalezienie pewnej takiej symbiozy w postaci tradera, czyli umysłu, który będzie się komfortowo czuł, jest za to bardzo trudne. Czyli zresztą pokazują statystyki traderów, którzy jest niewielu. Zresztą z Jackiem Kubrakiem kiedyś żeśmy usiedli na kawie, tak myśleliśmy o szkoleniu i wyszkoleniu traderów. Tak żeśmy sobie pogadali, jak to zrobić, czy to da się zrobić. I pomyśleliśmy o takim właśnie, jak to zrobić skutecznie. No bo ja jestem w stanie nauczyć analizy rynku. Jacek mi odpowiedział krótko, a jestem w stanie wybrać tych dwóch ludzi, których ty nauczysz, ale z setki. Daj mi 100 ludzi, ja wybiorę dwóch, ty ich nauczysz i z nich będą traderzy, tak? Ale nie każdego, bo nie każdy będzie miał taką zbiorowość cech, które pozwolą na bycie skutecznym traderem. Także tu się pojawia problem. Dobra. Co zrobić? Przede wszystkim z punktu widzenia nas, graczy indywidualnych, wydaje mi się, że kluczem jest stworzenie ogólnego i wszechstronnego trading planu. Czyli trzeba mieć trading plan, trzeba mieć spisane zasady
takich, w których się dobrze czujemy, łączących te wszystkie, ten cały trójkąt, tak? Czyli to musi być wszystko połączone razem z naszymi zasadami, razem z zarządzaniem, razem z techniką, jaką gramy, spisane po to, żeby zwolnić mózg. Zwolnić mózg z analizy i żeby mózg się czuł jak najbardziej komfortowo. Żebyśmy zawsze wiedzieli, co chcemy zrobić, co powinniśmy zrobić, a nie żebyśmy za każdym razem intuicyjnie w jakiś sposób się zastanawiali. Wybór zagrania jest mniej istotny od wpływu mentalnego na jakość tradingu. To jest jedna z rzeczy, którą ja sobie dość późno uświadomiłem, tak? Że właśnie wybór sposobu, w jaki gramy, to nawet skuteczność tego setupu, to, że czy on nam przynosi większe czy mniejsze pieniądze, ma w dłuższej perspektywie mniejsze znaczenie niż to, jak wpływa na nas sposób rozgrywania, czyli jak my to robimy i jak my się z tym czujemy. Musisz poznać swoją tolerancję ryzyka i próg strachu, bólu. Jak wpływa ciąg strat na trading? To jest, nie wiem ile pod rząd stop lossów załapaliście i żeby to wytrzymać, tak? Ile jest, ja miałem ciąg takich, nie zawsze stawiałem stop loss, żeby powiedzieć jasno, zresztą w funduszu to w ogóle, to z punktu widzenia inwestycyjnego, jeżeli jestem inwestorem, to inaczej to traktujemy i trochę jest inne podejście, ale jeżeli stawiasz stop lossy, czyli próbujesz stosować założenie zasady Kovnera, żeby nie dać się wpuścić w coś, co potem będzie dla ciebie ciężkie i niezrozumiałe i nie wiadomo dlaczego ta strata wyrzuci na stop lossie, zawsze możesz powrócić do rynku drugi raz, tak? I teraz jak mamy ciąg takich stop lossów, brak skutecznego trade'u, to się pojawia znowuż kolejna emocje, brak wiary w to ja przestaję stawiać stop loss i na przykład pojawia się pomysł gridowania, z dokładania do stratnych pozycji, no to się kończy w efekcie nie... To się zawsze kończy katastrofą, nie pytanie czy, tylko kiedy. Pytanie ile czasu, ile razy uda nam się z takiego gridu wyjść, ale za którymś razem no nie ma wyjścia, zginiemy, tak? Także to jest cały czas walka ze sobą. Wywaliło mnie na stopie, kurde, przecież to było jasne, że tutaj nie będzie, wyszedłem herbatę sobie zrobić, wyleciałem na stop lossie. Jest cena wyżej i mam problem, co zrobić. I to jest strasznie niefajnie się człowiek czuje, że okej, teraz rynek robi to, co chciałem, ale w międzyczasie wyrzucił mnie na stop lossie. To jest tylko ubezpieczenie. Pomyślmy sobie, co by było, gdyby ten rynek pojechał w drugą stronę i byśmy byli ileś punktów do tyłu na stracie i wtedy mamy problem. Wtedy my liczymy, że stochastik jest nisko, czekamy na to, aż się odbije za chwilę i my zamkniemy tą stratną pozycję, a rynek dalej wali. No to sobie dołożymy, wpada pomysł bardzo często taki, że zresztą to widzę, no, powszechny dosyć, a to sobie dołożę pozycję, to jak odbije tylko o połowę, to ja wyjdę na zero. No i zaczyna się, tak? Rynek może zrobić wszystko i często kończy niestety się to tragedią. Dobra. Przy patrzeniu na rynek bardzo ważne jest patrzenie multiinterwałowo na rynek. Czyli no jeżeli próbujemy się doszukać tutaj jakiegoś... żeby mówić o tym multiinterwałowym podejściu, to trzeba przede wszystkim zdefiniować siebie, jakim jesteśmy traderem i na jakim interwale gramy. Nasze podejście z Trading Roomu u Gilmura. Nasze założenie było główny wykres, to jest wykres 5-minutowy. To jeżeli ja mam na dniach takie założenie, wyobraźmy sobie, podejście multiinterwałowe, miesiące, tygodnie, no to teoretycznie mnie nie interesują. I to jest złudne, bo bardzo mają duży wpływ na zachowania niespodziewane. Teraz, jeżeli ja gram na 5-minutówkach, to mnie interesuje trend z tych 15 minut, no i pytanie wsparcia z 15 minut, no może z godzin. Ten dzienny to tak nie do końca.
Tak nam się wydaje z punktu widzenia rozłożenia trade'u. Jeżeli ja jestem tak zwanym, ja to mówiłem wtedy, sam z siebie określałem przestawiaczem butelek, czyli szukam małych korekt 1:1 i na przykład gram na, ja to nazwałem strefa ziemi niczyjej, kiedyś opiszę ten trade, ale robiłem takie zagrania, no to w zasadzie co mnie interesowało to, jaki jest trend na 4 godzinach, czy na dniach, czy na tygodniach, skoro ja rozgrywam piątki albo minutówki. No i trzeba po czasie, jak sobie zaczniemy prowadzić szczegółowo dziennik tradera, jak zaczniemy prowadzić dziennik tradera i będziemy widzieli, to przy zgodności tych trade'ów mam większe szanse, jeżeli jest zgodność, na tak zwane rany, czyli to też w zależności od, ja ten temat rozszerzę na masterclassie, na wzięcie lepszego, większego ruchu, jeżeli gramy w zgodzie z większymi trade'ami. Jeżeli ja gram tylko o krótkie odreagowanie na małe korekty, typu właśnie patrząc na S&P, dwupunktowe, na które często grałem, no to w zasadzie mi to jest wszystko jedno, bo ja gram tylko o te dwa punkty, mnie interesuje ten ruch, ja nie będę miał do siebie pretensji, że z tej korekty dwupunktowej potem rynek pojechał 10 punktów. Bo ja mam założenie, że gram o te dwa punkty i koniec. Mnie to interesują tylko te dwa punkty. Jeżeli ja chcę zagrać o większy ruch, czyli jestem tym graczem, który próbuje złapać te 500 bardziej w tym aspekcie, o którym tu mówiliśmy, to ja muszę zdawać sobie z tego sprawę, jak rynek wygląda multiinterwałowo. Patrząc, ja tutaj pisałem, patrząc na rynki, jeszcze na podejście indywidualnego tradera, taką rzeczą do polecenia to jest przeczytanie sobie książki Kahnemana Pułapki myślenia. Zrozumienia podejścia do ryzyka, podejścia na bazie dualnej koncepcji Kahnemana właśnie. Jak pracuje lewa półkula, jak pracuje prawa półkula, szybkie, wolne myślenie. Jak my sobie pewne rzeczy usprawiedliwiamy. To jest taki element, warto sobie poczytać, żeby próbować zrozumieć swoje zachowania. I tutaj się pojawia właśnie coś takiego jak tak zwany czarny łabędź, książka Taleba zresztą, ale to jest próba wytłumaczenia takiego zjawiska no, trochę między tym, o czym pisał Douglas, czyli takich zjawisk, które nie do końca rozumiemy, a które mimo wszystko się wydarzyły i które mają na nas wpływ. Musimy po prostu je zaakceptować. Takie rzeczy się zdarzają i my po prostu musimy być na nie przygotowani. Dobra. Mówiąc jeszcze o wpływie tradingu na tradera, trzeba pamiętać, tutaj chciałem powiedzieć chwilę o stop lossie, jak traktować stop lossa. Granie bez stopa, bez stop lossa, to jest często szansa na to, że nas nie wyrzuci i że my de facto na tych pozycjach, nawet zgridowanych, uda nam się zarobić. Wielokrotnie to widziałem i na przykład o ile z punktu widzenia polityki funduszu na akcjach coś takiego jest stosowane, bo na przykład jeżeli jakieś akcje są wyceniane, mamy wycenione na 4 zł, ja zaczynam kupować je po 4 zł, one spadają na 3, ja dokupuję, to potem spadają na 2, to dokupuję, w pewnym momencie przekraczam 5%, a w pewnym momencie to ja wchodzę do władz spółki i przejmuję majątek spółki, tak? Możemy sobie w ten sposób wyobrazić. O tyle z punktu widzenia gracza, który gra na lewarze, jak zacznie kupować po 4, a potem już uzna, że jest najtaniej, jak może być na 3, a one spadną na 2, to okaże się, że mu się skończył depozyt i będzie musiał sprzedać po najniższej cenie. Zupełnie inne podejście, tak? Trzeba inaczej to traktować. Także tutaj lepiej jak my nas wyrzuci na stopie po 3,80 załóżmy, potem będziemy mogli pomyśleć o tym, żeby po 2,50 kupować, czy 3 znowuż. Lepiej stracić dwa razy po te 20 groszy, czy tam jakąś kwotę, niż doprowadzić się do sytuacji takiej, że wydaje nam się, że na pewno to jest tak tanie, że to już taniej być nie może, bo to się może skończyć utratą wszystkich pieniędzy. Ten nasz stop loss pełni rolę polisy ubezpieczeniowej na nasze życie. Także on czasami kosztuje, czasami
Czasami możemy się z nim kłócić, bo wywaliło mi na stopie, a rynek zrobił to, co miał zrobić, to, co oczekiwałem i czuję się bardzo paskudnie, tak? Ale uwierzcie mi, że to nie jest pytanie znowuż czy, to jest pytanie tylko kiedy. Jeżeli nie będziecie stosowali stopów wcześniej czy później wpadniecie w sytuację, która może się okazać krytyczna dla waszego całego tradingu. Co mógłbym powiedzieć tutaj jeszcze, co wydaje mi się istotne, tak żeby podsumować w pewien sposób ten wpływ tradingu na tradera, żeby wcześniej, ja zresztą o to pytałem traderów niektórych, z którymi, których znałem, którzy mi też w jakiś sposób doradzali, mówię tutaj o Eriku, o innych osobach w trading roomie Bryce'a Gilmura, to przy całym podejściu do strategii, do próby zrozumienia rynku, ważną elementem jest podejście do rynku przez pryzmat gamblingu. Czyli potraktować rynek jako formę gamblingu. Czyli takie podejście, że od razu zakładam, że to jest pewna forma gra o określonym prawdopodobieństwie. Ta taka figura, w zasadzie jak sobie to uświadomimy, też wpływa, dla mnie przynajmniej, wpływała bardzo dobrze mentalnie. Jak to jest gra, to znaczy się, że to wcale nie świadczy, czy moja wygrana czy przegrana na rynku danego dnia nie świadczy o tym, czy jestem mądry, głupi, lepszy czy gorszy. To jest forma prawdopodobieństwa. I teraz, jeżeli sobie to przyłożymy i zrozumiemy, że to jest właśnie tylko i wyłącznie prawdopodobieństwo, że jest pewna forma gamblingu, to dla mnie przynajmniej to tak zadziałało, że to jest zwolnienie tych wszystkich obciążeń emocjonalnych związanych z dowartościowaniem siebie czy niedowartościowaniem. Od razu mam to z głowy, czyli niejako obciążenie emocjonalne jest znacznie mniejsze. Czyli zrozumieć zasady gamblingu, potraktować to jako formę gamblingu. Jedną z istotnych zasad gamblingu, najistotniejszych, jeżeli mamy prawdopodobieństwo, to jest trzymanie się zasad. Jeżeli opiszemy te zasady i będziemy ich się trzymali, no to jest to najlepszy kierunek, czyli dobrze opisany trading plan. To samo mówił, to mówił Gilmour i nas ucząc zawsze starał nam się pokazać trading jako właśnie gambling. Przyrównywał to do hold'em pokera, czyli podchodząc do każdego zagrania starał nam się to opisywać jako karty w grze, czyli w hold'em pokerze dostajemy karty i teraz patrzymy, jakie one są i określamy prawdopodobieństwo z tych kart, czy ten trade, to zagranie możemy, ma szansę powodzenia, czy nie. Ja rozmawiając zresztą z wieloma inwestorami, graczami na takich spotkaniach, kiedyś miałem taką przyjemność, zresztą z XTB jeździłem po różnych miastach, miałem takie wykłady, mieliśmy potem takie pozakuluarowe rozmowy, no to niestety zauważyłem jedną dość nieciekawą cechę, też dość nieciekawą, znaczy nieciekawą pod tym kątem, że zgubną bardzo dla graczy, że niektórzy traktują to jako formę rzeczywiście gamblingu, ale takiej rozrywki, takiego odreagowania zupełnie w ciemno, także gdzieś tam prowadzą swój biznes, są zestresowani, a sama forma grania na rynku jest formą odreagowania i takiego gamblingu nieprzemyślanego, tak żeby sobie postrzelać tylko, nieprzemyślane, po prostu żeby poczuć adrenalinę gry. No i wydaje mi się, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Jeśli chodzi o gambling i grę i gracza, to żeby położyć pieniądze na stół, trzeba się zachowywać jak w kasynie, jak dobry gracz. Krótko mówiąc, liczyć karty. To liczenie kart u nas u Gilmoura polegało na tym, że my patrzyliśmy na poszczególne setupy poprzez pryzmat takich kuleczek. Czerwone, zielone, czyli według checklisty planu zagrania mamy jakieś punkty, kryteria oceny zagrania, setupu i teraz czy jest spełnione, czy nie, to sobie odczekujemy. Zielone spełnione, zielone spełnione, zielone spełnione, zielone spełnione. Niestety tych kryteriów w naszym trading planie było dość sporo. Nie było wcale mało, tylko kilka. I
zwykle przy rozpatrywaniu pojedynczego zagrania nie okazuje się prawie nigdy tak, że wszystkie są zielone. Tylko trzy zielone, dwie czerwone, tak na przykład, tak? I teraz trzeba podjąć decyzję. Czy mamy cztery, czy z sześciu elementów zbieramy, zawsze jest jakieś wahanie. Także powstaje jakieś takie niedopowienie, ale jeżeli mam 4 na 2, no to moje prawdopodobieństwo jest większe, tak? Na przykład mogę zwiększyć pozycję. Jeżeli mam 5 do 1, zwiększam pozycję. Jeżeli mam 3 do 2, mniejszą pozycją, tak? Zagrywam. Jeżeli mam odwrotnie, no to też czasami patrzę, kurde, no tak dobrze wygląda, ale to nie pasuje, nie wiadomo czy grać. Nie zagrałem, rynek zrobił to, co miał zrobić, no i zaczyna się pretensja do mnie, dlaczego ja nie zagrałem, tak? I próba następnym razem łamania zasad. Nie, mam takie zasady, wyłączyć myślenie, odciąć się od tego, robimy swoje, idziemy dalej. Przy takim wyborze i znowuż, ja przeskakuję trochę między różnymi typami graczy, bo inaczej trzeba podejść do graczy, którzy grają intraday, day trading, inaczej do takich typowych skalperów, którzy będą grali na minutówkach, a inaczej do gości, którzy grają na 4 godzinach czy na wykresach dziennych. To jest trochę inna mentalność, ale to znowu wszystko gdzieś tam trzeba dopasować. Jeśli mówimy o traderach początkujących, bo to w zasadzie do nich miało być bardziej skierowane, do tych, którzy zaczynają swoją historię na rynku, no to zwykle problemem jest mały kapitał. Mały kapitał, czyli szukamy przelewarowania, szukamy możliwości powiększenia dużych stóp zwrotu, a to się często właśnie wiąże z dużymi emocjami, i z permanentnym stresem, jak jesteśmy na rynku. I to trzeba sobie dozować, bo to pamiętajmy, wcześniej czy później kiedyś nam się odbije na nas. Dobra. Jeszcze. Dobra, chwila podsumowania, bo my z czasem jesteśmy, przecież, która jest? Jak jesteśmy z czasem? 20 po 6, dobra, to musimy kończyć. Rynek, pamiętajmy, rynek trzeba traktować jako chaos, to my staramy się go uporządkować, staramy się realizować nasz porządek, smart money starają się inwestować w swój porządek, my próbujemy wypracować sobie jakieś przewagi swoje na rynku, ale pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli prawdopodobieństwo jest po naszej stronie i są przewagi, to zawsze musi być coś takiego jak stop, musi być, on nas ma chronić od zachowań, zgodnie z zasadą Kovnera, żeby nie wpaść w sytuację, której nie rozumiemy, bo potem zaczyna się kombinowanie, jak z tego wybrnąć. Jak nie mamy pozycji, jesteśmy wolni, to pojawia się świeże myślenie o tym, co należy zrobić. Także trzeba się tego pilnować. To, co chcę wam przekazać jeszcze tą dzisiejszą prezentacją, to jest to, żeby starać się, jeżeli jesteśmy day traderami nawet na początku, starać się ograniczać czas obecności na rynku z punktu widzenia day tradera, takiego tradującego, czyli czekać do sytuacji, na przykład do dni, jeżeli siadamy do wykresu i mamy te 5 dni w tygodniu, to na przykład czekać do inside bara, do tego, że mamy klaster zamknięć na dniach, czy mamy na przykład cień z następnego dnia wyciągnięty, mówię o takich prostych sygnałach, cień na świecy, czy mamy sytuację, w której może na przykład nastąpić ruch trendowy, na przykład proces akumulacji czy dystrybucji. I szukać takiego dnia do rozgrywania pozycji. Właśnie, żeby spróbować złapać ten większy ruch mniejszym nakładem czasu i energii. Żeby nie wypalać się w codziennej grze. My u Gilmura mieliśmy podstawowe założenie, jako staraliśmy się grać z tak zwanymi kreaturami w garniturach i tam nikt z nas nie czekał na duży ruch. Nikt z nas nie oczekiwał krachu, mimo że w 2007 roku no, uprawnienia do tego były dość szerokie, dystrybucyjne, ale my żeśmy grali zawsze na swoich 5 minut o parę punktów. To był nasz cel, takie były założenia. Weź co twoje codziennie, $100-200 dziennie, a codziennie. To było nasze podejście, to nie było oczekiwanie na duży krach. I my mieliśmy tak zdefiniowane podejście. Oczywiście inwestycyjnie niektórzy grali na duże ruchy, tylko one są dużo rzadsze. Grając codziennie, przekładając te butelki na taśmie,
w tej pracy codziennej. My graliśmy o określone stawki po to, żeby codziennie coś tam wyjść pozytywnie na plus. I to była praca taka, no tak powiem, to był pełny etat, żeby pracując na to wysiedzieć swoje, robić swoje. Teraz z punktu widzenia mojego spojrzenia na to, ja uważam, że lepiej, co sugeruję wam właśnie, żeby lepiej się skoncentrować na wybieraniu odpowiednich dni do tradowania, czyli lepiej moim zdaniem właśnie z punktu widzenia oszczędzania siebie nie siedzieć codziennie przy wykresach po 10 godzin, 8 godzin, tylko ok, siedzę, czekam, wybieram sobie dzień o większym prawdopodobieństwie większej zmienności, dużego ruchu, mam większe prawdopodobieństwo zarobienia, wtedy siadam i siedzę. Następnie dzień, dwa wolnego. Odpoczywać, nie dać się wciągnąć w taką matnię całego, całodziennego grania i siedzenia non-stop przy komputerze. Mówiłem o tym, że w training roomie poznałem wielu graczy i muszę powiedzieć, że właśnie każdy z nich miał inaczej zbudowany trading plan i mimo, że graliśmy w oparciu o tę samą metodologię, to każdy grał zupełnie inaczej. I tutaj nawiążę tylko do jednego, Scotta Maneygo, który szukał określonego zagrania. I on potrafił czasami, siedział w biurze, potrafił tydzień, półtora, dwa tygodnie siedział i czekał na trade. Czekał na trade, gadał, coś tam, wszyscy byli wkurzeni. Czekał na trade, jak zagrał, to potrafił zgarnąć takie pieniądze w tym jednym tradzie, bo był tak nabuzowany, tak wyczekany, po prostu wiedział, co robi, miał tak to poukładane, skończył trade, wychodził, tydzień wolnego. Nie wracał. Tydzień wolnego, odpoczynek, relaks, wracał potem i potem czekał na dobre zagranie, takie, które spełnia jego kryteria. I strasznie, strasznie się pilnował, był, no był bardzo zdyscyplinowany. Oszczędzaj psychikę, co to znaczy? Do bólu opracowany trading plan, precyzyjne wejście, musicie sobie zdefiniować jakie, czas przebywania na rynku określony, kontrola ryzyka, duże prawdopodobieństwo przejścia na break-even, zarządzanie pozycją zdefiniowane, określenie czy nieokreślenie targetu, rozwiązanie tego problemu, jak ja się czuję, w jakich sytuacjach, po to, żeby wiedzieć, o co gram. Bardzo ważny element, kiedy grać, czyli próba selekcji dni do grania, żeby oszczędzać psychikę. Pamiętajcie, trading jest samotnym wysiłkiem. Każdy z nas robi to sam i musi z sobą się dogadać. Trading jest osobistym przedsięwzięciem. Co działa na jedną osobę, nie musi działać na inne. To może inaczej wyglądać w przypadku każdego z nas z osobna. I pamiętajcie o jednym, że trading to jest tylko środkiem do celu. Pamiętajmy o tym, że życie jest krótkie, rynki będą zawsze dostępne i warto żyć w zgodzie ze swoją rodziną, z żoną czy z kimś innym, z dziećmi, poświęcać im czas, a nie siedzieć cały czas przed monitorami i zafiksowywać się tylko na monitorach. Jeszcze raz zapraszam na masterclass 18 października. No i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.